Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamb. Jak zapewne widzicie na tym ekranie, to właśnie jestem po pokonaniu, a jak to się nazywa? Heretyka tego, świadka, jak zwał tak zwał. Ale ogólnie mówiąc, tak. Mamy kolejne oko świadka i tym też powinniśmy się zająć. Jednak zanim to, mam ważniejsze sprawy, jak dajmy na to dwa trupy. Tak. Aż dwóch z moich wspaniałych tutaj kumpli poległo podczas mojej krucjaty, czy tam w sumie poległo z nieprawidłowym określeniem, raczej zmarło ze starości. Więc trzeba to poprawić. Zdecydowanie. Musimy się tym zająć. I nadgonić. Jeśli da się tak to powiedzieć z ludźmi, bo chciałbym w końcu dostać achievementa za przydanie 20 wyznawców. Tak chyba najlepiej to określić. Oczywiście 20 żywych wyznawców, więc tak, będzie dużo do roboty. Zanim to jednak też odbierzemy właśnie monety, a potem, w sumie potem co? Jeśli miał być totalnie szczery, to nie mam pojęcia co potem. Na pewno też te osoby, które tam czekają na wcielenie do kultu na mojej liście, czy w sumie na liście, raczej tutaj, powiedział, że warto byłoby wcielić. Jest tam jeden starzec, no. Nie będę ukrywał, po prostu nie wybieram, czy mam do czynienia ze starcem, czy z młodym. Każdego jestem w stanie zaakceptować do kultu. Tak, jak już to zrobimy, to... Co potem? No, przydało się chyba trochę dogotować tyle. Tak, to pierwszy z nich, starzec. Jakaś taka zebru żrafa, czy coś innego, nie wiem jak inaczej to nazwać. Tu mam kogoś, kogo znalazłem podczas krucjaty. Jego cecha niestety jest kiepska, no ale... Ja się to będę przyjmował, a zaraz zaakceptuję tamto. A... Dobra, zobaczmy co chcesz od nas. Zdecydowanie przyjmę głodujących. Zdecydowanie. Tu mamy świadka, który ma cyniczny, ale też taki. Okej, dobra. Chyba uda się to zrobić wszystko bardzo dobrze, a przynajmniej tak mi się wydaje. I tak, teraz dwóch głodujących. Zanim jednak to nagotujemy już różne rzeczy. Zaczynając od w sumie do czego? O nie, to zdecydowanie nie. Zaczynając powiedzmy... Właśnie sobie uświadomiłem, że chyba buraków samych nie można gotować. Tak, samych buraków nie można. Powiedziałbym, że w takim razie od tego, bo to jest bardzo porządny pokarm. Ryb mamy bardzo dużo tych, tylko mięsa nie ma. Więc no, ugotuję trochę tego. Potem dogotujemy jakieś jeszcze inne rzeczy. I niedługo będziemy musieli postawić drugi pojemnik na jakieś nasiona. Bo na samych burakach to my nie wyżyjemy. Tamten zapchałem już burakami. Dobra. Dwa takie. I resztę zapchamy tym. Niech się cieszą, że tym razem dostali naprawdę poważne, porządne pokarmy. I tak... czy coś jeszcze jest tutaj do zrobienia poza tym, co ty tak teraz szybko robię? Przekazanie i tak dalej? Chyba nie. Jedno co, to będą się zobaczyć, czy mam wystarczająco dużo domów dla ich wszystkich. Mhm. Ciebie akceptujemy. Jakiś hipopotamo dziwne coś, ale okej. Okej, jeden głoduje. Okej, mamy 20 chyba. Kolejny głoduje, ale nie przejmujcie się tym. No, ja gotuję wam ile trzeba. A ty, nie pamiętam jak się nazywałeś niestety, mój drogi małżonku, będziesz zadowolony, jesteś jeszcze potężniejszy niż byłeś. Dasz pieniądze za to. I tak, no, chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy to już załatwione. Nie pozostało nic innego, jak pójść po prostu na starcie chyba już z Kalamarem. Bo niestety... Jakby to najłatwiej określić. Nic więcej no, naprawdę nie zostało. Ja mi na razie nie kojarzę, żeby coś jeszcze zostało, więc... no, pójdziemy. Zanim jednak to chcę sprawdzić, czy to już Kalamar, czy jeszcze nie Kalamar. Bo jeśli to już on, to... Tak, to już on. Dobra. No to bierzemy naszą zasłużoną ekipę, jak to się nazywało.
No tutaj takich wspaniałych stworów. I tak z tym właśnie wyruszymy znowu w bój. Pierwsze to zdecydowanie tutaj, plus 17 do eksplozji. Nie wiem co to nadal powoduje, ale tak. Jest najpotężniejszy z naszych znawców, oddanych, współpracowników, pomocników, asystentów. Więc no, zdecydowanie. I teraz tak, następna rzecz. Następny to był ktoś, kto miał właśnie też takiego atakującego, tylko że na bardzo wysokim poziomie. Nie, nie wiem. Tak, on. Piąty poziom, taki atakujący. A ostatniego to wezmę standardowo, to był właśnie on, żeby dużo ferworu zbierać, bo ferwor jest idealnym wsparciem dla nas. I dobra, z taką trójką chyba jesteśmy w stanie pokonać Kalamara. Zobaczymy jak to będzie. Co będzie po tym jak go pokonamy, bo kto wie, może już zakończymy to wszystko. Chociaż dobra, kogo ja szukuję? Patrząc na to jak to wyglądało na ekranie głównym, jest jeszcze jakiś piąty boss. Wiem, niesamowite, ale tak, chyba jest. Chyba, że to jest jakieś, powiedzmy, nie wiem, NG+, dopiero, nie wiem, ale okej. Odejdź, bestio! Znajdź swą satysfakcję gdzie indziej. Nie wkroczysz do mojej świątyni. Coś tego typu. I dobra. On twierdzi, że nie wkroczymy. Ale ja i moje stwory uważamy inaczej i... Warmaker's Hammer. Chyba to jest podstawowy moc, tak niestety mi się wydaje. 9 obrażeń, więc zabójcze. Ale niestety trzeba w ten sposób go używać, co... Powiedziałbym, że nie jest idealne. I jest to jak najbardziej prawdą. Ale prawdą też jest to, że ja już przywykłem do korzystania z tego młota. Więc tak... Podejrzewam, że może nim być nawet łatwiej niż innymi rzeczami. Chociaż na pewno nie aż tak łatwo jak tym, co zdobyłem na poprzedniej przygodzie. Tej krucjacie, którą właśnie... który koniec został początek tego odcinka. Wyobraźcie sobie, tam zdobyłem broń, chyba jedną z najwspanialszych, jakie mogły być. Sztyleta z kategorii boskiej. Tak, boskiego sztyleta. Atakował szybko, a bił więcej niż topór, który miałem wcześniej. Więc wow. Super sprawa, moim zdaniem. Dobra, tutaj nie ma żadnego wyzwania, bo są tylko te. I okej, jakieś złote samorodki, jakieś inne tutaj rzeczy niepotrzebne. Okej. Wyzwanie tego miejsca jest to, że jest tutaj 5 pierdlionów eksplozji, ale nic poza tym. I nie będę ukrywał, fajnie. W ten sposób zawsze łatwo możemy podnieść swoje procenty. Ale z drugiej strony, czy to jest aż takie super potrzebne? To. I tak rzadko atakujemy, co... To, że co 5 sekund, to prawie żadnej różnicy nie robi. A taki pocisk, kto wie, może być czymś zbawiennym. I teraz tak, dodatkowe zasoby... Obrażenia od klątw. Obrażenia od klątw, zdecydowanie. Jeśli będziemy mieć walczyć z czymkolwiek, to obrażenia od klątw są naszą największą szansą. W sytuacjach, kiedy będzie aż za dużo, można powiedzieć, zagrożeń. Dobrze, i co dostaliśmy? Kryształowa flaga, ozdóbka, okej, okay. Przedostatnia już. Dobrze, bardzo, nawet bym powiedział, że dobrze i tak, możemy iść w dół? Nope. Więc idziemy tutaj. Co już jest zakończeniem pierwszej planszy? Okej, okay. Okej. Teraz, którędy będzie najłatwiej? A tu walka, coś, kamień i jesteśmy, dobra. Jako, że chcę jak naprawdę, jak najmniej tych wszystkich rzeczy, to. Po prostu będzie szedł naprawdę na skróty. A gdzieś potem będę tego żałował, ale no. Idziemy po prostu. I miejmy nadzieję, że to się opłaci. Okej, okay, posąg Kalamara. Wow, zniszczyłem go młotkiem z niego dotykłem. Jakie wspaniałe. Okej. Okay. Ciekawe, że tego oczy jakby pokazują, ile jeszcze szarż mu zostało. Przekaz, został gdzieś trafiony, czy co? Bo nie rozumiem, co się stało, że tak w ten sposób, no ale dobra.
To zdecydowanie mógłbym wziąć, to zdecydowanie mógłbym wziąć, ale... Nie. Powiedzmy, że nie. Na razie wolę zostać z młotkiem. Pewnie teraz, jak sobie pomyślą, co ten gwiezdny klucz, czy on oszalał? Odpowiedź brzmi, nie oszalałem. Tylko... To jest taka moja cecha. Jak zaczynam przebieg z jakąś bronią, którą jakoś rozumiem, nie wierzę. Jak ja mogłem tego zrobić? To jest smutne, straciłem wielki procent. Ale tak, jak zaczynam przebieg z jakąś bronią, którą mniej więcej rozumiem, to lepiej dla mnie zostać z tą bronią i się przerzucać. Są wyjątki, gdy im na to topór, przy którym z chęcią się przerzucę na coś innego. Albo sytuacja, kiedy naprawdę dostaję broń, która ma lepsze obrażenia, bądź... Jeśli samo obrażenia są lepsze, to w danej sytuacji po prostu będzie lepiej. Przykładowo, gdybyśmy teraz dostali boski sztylet, tak jak to było ostatnio, to zdecydowanie bym się przerzucił. Chociaż bije 5 coś, to spam z tego sztyleta jest dużo lepszy niż pojedynczy atak topora. I teraz co? Tu mamy mieczyk. Znowu zdecydowanie nie. Biorę to. Biorę to, bo to ostatnio mi dało no-hita na witnessie. Tak, zdecydowanie to jest dobry wybór. Teraz niespodzianka niech będzie. To będzie... A, ten gościu, który nam da challenge. Następny pokój bez... nie wiem, czy jeden, czy kilka, ale bez uników. Nie ukrywam, będzie to ciężkie. Ale spróbuję. Spróbuję. Nawet już przestawiłem palec, żeby nie dotykał przycisku uników. A nie, dobra, nie będzie trudne. Po prostu będę musiał użyć tego, jak to się nazywa. Nietykalności. Tak, klątwa nietykalności powinna wystarczyć. No, mam teraz 2 sekundy na wykończenie tego wszystkiego. A nadal się byśmy nie zdążyli w 2 sekundy, to i tak już nic co nie robi. Okej, pierwsze co tak, drugie co tak, trzecie co tak, czwarte co tak. I daliśmy radę, chociaż to nie w moim stylu, to daliśmy radę. Tak, 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 już to mówił, to jest chyba dobrą nagrodą. Dostaliśmy prezencika. I to dużego prezencika. Komuś tam na pewno go dam. Nie wiem tylko jeszcze komu. A co mi trafiło? Ktoś mi wytłumaczy, bo ja sam nawet nie wiem, co mnie niby trafiło. Ale tak, aktywujmy co może najlepiej, żeby pozbyć się większości dziadostw. I dobra. Co mi tym razem oferujesz? Merciless Hammer. Jeszcze lepszy młot. Okej. Dobra. Dobra. Podejście pod młota, po prostu. Każdy procent teraz będzie jeszcze skuteczniejszy, bo ten mod już bije 10 coś, a nie tylko 9 coś, oj tak. Coś mi mówi, że to może być to. I... Attack rate. Wow! Nie sądziłem, że kiedyś będę miał szybkie młoty, ale... Teraz zdecydowanie już nie ma co młota odrzucać. Te obrażenia połączone z tym, że mam teraz... znacznie szybciej. Wydaje mi się, że to będzie to, co nam może dać zwycięstwo. Proszę, żeby nie było zwycięstwa. Nie kończy no-hita. Bo no-hity to jednak... No-hity są bardzo ciężkie do zrobienia i stresujące. No ale dobra. 14 minuta, a my idziemy do Kalamara. Nieistotne zwierzyno. Nauczył się swego miejsca. Nie rozumiesz, jak nie. Usłuchaj mego ostrzeżenia i odsuń się, albo zawróć. Trzymaj się z dala. Standardzik. I co się stanie, żeby to już stał się kalmarem? Tak, kalmarem, który ma jeszcze mnóstwo ramion. I wrzeszczy na nas, okej? Okay? Nietykalność. Nietykalność? Nietykalność? I nietykalność. Okej.
Mamy no hit na kalamarze. Nie wierzę. To było dziwnie proste. I to bardzo dziwnie proste. Dobra. Dobra. No i ostatnia zdoba z Anchor Deep. Wow. Czyżbyśmy właśnie zakończyli kult jagnięcia? Ja uważam, że chyba tak. O ile te piąte korona nie jest czymś prawdziwym. Czym piąty symbol bardziej niż korona, bo ciężko to nazwać koroną, ale tak, zaraz zobaczymy. Kalabar zawsze był tchórzem. Ten kraj jest lepszym miejscem teraz. Teraz, gdy jego patetyczne pozostałości są niczym więcej niż tylko patetyczne ciało. Nie, ciężko mi powiedzieć, naprawdę nie jestem dziwna strona tłumaczenia, dobre, jak zawsze. Ale tak, są tylko zgniłym ciałem. Niebawem będę wolny, a świat zostanie odtworzony w mym obrazie. Wszyscy oddadzą się do kultu. Wszyscy będą klękać przed mym imieniem. Nadszedł czas, by mnie wyzwolić. Będziesz czynił honory oddawania czerwonej korony jej prawdziwemu nosicielowi. Muszę przyznać, że nosiłeś ją równie prawie tak dobrze, jak ja mógłbym osobiście. Mój apetyt śmierci jest czymś, co mogę podziwiać. Naczynie. Ale korona jest moja. I nikt nie jest warty. Nikt inny niż ja. Powinieneś oddać swe życie. I zwrócić mi, co jest moje. Po mileniach. Wszyscy będą się chełpić mu. Czym kąpać w mej chwale. Ponownie. Ale nie może to zostać zrobione tutaj. Ostatnia brama oczekuje. Pośpisz się. Czas się kończy. Coś tego typu. Okej, dobra, czyli jeszcze... Czyli faktycznie jest jeszcze jakaś piąta kraina, czy coś tego typu chyba. Cierpienie przerodzi się w triumf. Ten, który zginął, będzie teraz... Nie wiem, co chyba... Polować, coś takiego było. Okej. Dobra. Ale zanim to wszystko, to jeszcze jest kilka rzeczy, które najpierw trzeba zrobić. Poza tym, żeby wylewelować tę osobę. To powiedzmy, żebyście odpoczęli. Nie. To też. Tak, to też. Ale najpierw chcę po prostu, żeby ci, którzy byli... Powiedzmy, na mojej krucjacie jako asystenci, odpoczęli. Bo to jest najważniejsze. Żeby być gotowi na kolejną, jeśli zajdzie taka potrzeba. No i przy okazji odbierzmy trochę funduszy. Bo czemu by nie? I tak. Tak. Jak już przy tym jesteśmy, to myszy nie musimy robić, ale zróbmy ostatnie ulepszenie. Nie nazwałbym go takim, którego pragnę, czy które jest dla mnie dobre, ale zróbmy. Czemu by nie? Będę mógł teraz poświęcać swoich wyznawców, by odradzać się podczas przejść, ale okej. Śmierć nie jest teraz skończona. Można to robić. Nie trzeba, więc będę mógł sam zdecydować, czy tego chcę, czy nie. Dobra. I teraz w sumie co teraz? Ha, dobre pytanie. A, kolego, odpocznij. Teraz? Wiem co. Tylko nie wiem, czy jak tam pójdę, to nie zacznę już tego od razu. Okej, pęka. I jest, faktycznie. It was free. The one, turn the one, who waits. Czyli jeszcze trzeba go uwolnić. Okej. Na razie dopiero otworzyliśmy bramę. Dobra. Zanim tu jednak to na tym epizodzie, chciałbym jeszcze może ewentualnie przejść jeszcze raz Anchor Deep, żeby mieć wszystkie oczy.
Okej. Okay. A, okej. Okay. Z tego co rozumiem, po prostu przez rozmowę rozwiązywał konflikty ten kalamar. Okej, okay. Alwolni od plag, kreatury z Anchor Deep będą miały nowy wigor. Będą po prostu wytrzymali się. Mniej więcej tak. I co tym razem dostaniemy? Czy to będzie coś wspaniałego? Topór. Okej. Okay. Oraz coś nowego? Okej. Okay. Dobra. Kurczę, powinienem wziąć chyba zwykłe ubranie. A nie męczyć się z tym. No ale dobra. Dobra, 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 dobra. Spokojnie. I oczywiście, co innego jak śmierć. Ale dobra. Jeszcze w ogóle zanim pójdziemy dalej, to może też ożywimy kogoś z tych naszych najbardziej oddanych, bo czemu by nie? Jak już mamy się bawić po prostu we Wszechmogącego, no to bawmy się we Wszechmogącego w tej gierce. I dobra. Tak, kupujemy kolejną kartę, bo jak mówiłem, pieniądze to jest niczego niepotrzebne. Cała mapa, oczywiście. Będziemy wiedzieć, gdzie co jest, jak jest. No i cel jest prosty. Bardzo szybko, to jest dla mnie bardzo istotne, żeby szybko to zrobić. I przy jak najmniejszym zaangażowaniu w bitwy. I w otrzymywaniu obrażeń przy okazji też, no ale to jest oczywiste dla mnie przynajmniej. Pokonać świadka. Jeśli udałoby się zdobyć klątwę nietykalności, byłbym bardzo zadowolony oczywiście. Bo byśmy znowu mogli zrobić taką strategię, jak to było z kalamarem. A póki co... No... Życzcie mi szczęścia. Bo nic innego chyba nie pozostało na ten moment. I właśnie życzyć mi szczęścia. A w tej całej kwestii... I tak, piątą krainę. Jeśli szybko zajmiemy się tym, to może dzisiaj pokażę. A jeśli nie, no to... Powiedzmy, że... Chyba przetrwacie jeszcze jeden odcinek. Dobra, idzie na razie świetnie. Procenty wysokie, ładne. Ale oczywiście można je w głupi sposób nadal utracić. I tak, muszę pamiętać, że topór to jest jeden cios i ucieczka. Nie mogę się bawić w więcej ciosów, bo nie znam rytmu toporów. I wiem, że dla niektórych to może być naprawdę dziwne, ale taka jest prawda. Nie znam. I dobra, tutaj będzie wyznawca, walka, wyznawca, walka. A, dobra, pójdę tą trasą, czemu by nie? Zawsze, jeśli ta kraina będzie trudna, to będę mógł po prostu... Jak to się nazywa? No, jakichś nowych, totalnie, wyznawców sobie poświęcać. Żeby sobie z tym poradzić. Wiem, że chciałbym być tym dobrym i tak dalej. Nadal chciałbym zgrywać tego dobrego, ale... Powiedzmy się tak. Wykorzystuję siły nieczyste, że tak to najłatwiej określić, do pokonywania biskupów, więc... No już tym prawdziwie dobrym to ja raczej nie jestem, nie będę. Kurczę. Nie da się trafić, jak nie? Jest dobrze, jest dobrze, dobrze, dobrze. Dekromantyczny miecz. Nie, mieczek byłby lepszy, ale to jest najlepsze, co możemy sobie zażyczyć, prawie że. Tam byśmy mieli... Gratuluję z wejścia, okej, tam mamy zmianę broni. Może... Może będzie tam coś lepszego od topora. Czyżby wampiryczny nóż? Boskie rękawice. Oj, tak właśnie o tym mówię. Boska broń, nieważne jakiego typu, jest u mnie bardzo ceniona. A po prostu świecie są potężne, nawet jeśli się nie ogarnia. Animacja. Oczywiście musiałem teraz dostać od łucznika. I to dwukrotnie. Po prostu, żeby dorwać upokorzenie. To już po zmianie broni. Ale tak, damy radę, musimy. Tak jesteśmy jeszcze daleko od porażki. W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że mag tak naprawdę rzuca strzałami. Dziwna sprawa. Mhm. No ale dobrze. Nie przejmujmy się tym, że rzucałem strzałami w rzeczywistości magowie. Będzie i tak dobrze. Procenty nawet jeśli nie odzyskamy, co? Tak powinny spokojnie wystarczyć. Z boską rękawicą do tego, żeby pokonać wrogów. I dobrze. Kraina numer 2 ukończona. I teraz czy idziemy po kolejnego wyznawcę? No, tylko to możemy. No niestety.
Nie wygląda słabo, możesz kupić za darmo. Dzięki, kolego, pająku. Niestety jest to staruszek, ale... ale tak, staruszek i staruszek zawsze to jest jakiś wyznawca. Dobrze, rozbijamy posąga. I przy okazji tak jeszcze zapomniałem powiedzieć, wybaczcie, że będę trochę pociągnął nosem, ale jakiś delikatny katar po prostu zaczął łapać w połowie odcinka. To nie jest dlatego, że jestem chory czy coś, nie, skądże znowu. Po prostu tak, nie wiadomo czemu zaczęło się nagle. A, dobra, bomberzy, niestety. Lepiej się ich szybko pozbyć. Można nawet wysłać pociski. Żeby mieć spokoja. Mamy spokoja chwilowo. Oczywiście dwóch magów, bo jakby inaczej nie możemy natrafić na coś normalniejszego niż pokój z samymi magami. Też takimi, którzy przywołują sobie asysty. Chociaż dziwnie dobrze i tak wyszło. Jeszcze w wodorostach się będą chować, żebym ich nie widział. Powinienem chyba w sumie używać więcej tej mojej klątwy, bo ona zdecydowanie ułatwia życie. Się z niej korzysta. Tak, namierzane pociski i nieśmiertelność to są chyba najlepsze rzeczy, jakie można sobie no, zażyczyć. Okej, okay, i lepsza prędkość ruchów. Zdecydowanie fajne. Nie. Nie. Zdecydowanie nie. Mamy najlepsze rzeczy, jakie moglibyśmy na razie mieć, więc idziemy z tym. Okej, okay, kosiarz pokonany. Teraz tak, tak, tak. Pokonani. Super. Trzy monetki. Jakbym potrzebował jeszcze jakichkolwiek monet. O, kolejna karta. Jak miło. Jak miło. Nawet nie wiem do końca, jak ona działa. Nie doczytałem, ale... czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Nie powiedziałbym. Ważne, że jest karta. No i lecimy. Okej, okay, to są te szarżujące? Tak. Niestety dwa pociski się zniszczyły, przez co nie udało się od razu. I... czy jest sens tam iść? Nie, nie ma sensu. Możemy iść od razu już... po tego. Po bossa. Jestem prawie pewien, że moje procenty, które tutaj mam ubrane, teraz na to wszystko połączone z spamem 4 strzałami mogą go wykończyć. Jeśli nie od razu, to prawie że od razu. Skip. I dobra, dawajcie świadka. Astaroth. Okej. Okay. No nie. Nie zdążyłem. Po prostu... najgorzej, bo... to nawet nie tak, że... ten... po prostu nie dałem rady. To nie zdążyłem, ale okej, nadrobiliśmy to szybko. Mam 28 minut, świadek pokonany. Chyba tak najłatwiej co przetłumaczyć jako świadek właśnie. W nagrodę wezmę kalafiory. Żeby mieć więcej jeszcze do gotowania, bierzemy oko świadka. Uuu, piękne oczko. I tak, wracamy do kultu. Teraz pójdziemy też na molo, czy jak to się nazywało? No ogólnie tam do tego, który chciał nas oczka. I tak, co dalej? W sumie nie wiem. Ale coś na pewno. Tak, coś na pewno. I w sumie dobra, tak jest 29 minut, tak najłatwiej co chyba wyliczyć, to możemy spróbować jeszcze tą kolejną krainę. Ale zanim to, to tak... pochowajmy. Jak już pochowamy kogo trzeba... miejsce na groby nam się kończą. Niedobrze, bardzo niedobrze. I posprzątamy toalety. Ewentualnie dogotujemy coś, bo widzę, że powoli żywności zaczyna brakować. No, mówiłem odpocznij sobie. Co za jełopy z nich. Prosiłem, żeby spali, a nie śpią. Nie, nie work. Sleep. To on nie ma łóżka? Oj. Kiepsko, kiepsko. Jeszcze trzeci gdzieś, czyli zespan powinien chodzić. Ty? Odpocznij, proszę. Okej, okay, on nie jest zaspany, nie wiem, czy mam trzech niby.
Ale dobra, nie przejmujmy się tym teraz. Zamiast tego jeszcze raz nie będziemy może indoktrynować kolejnych, tylko zróbmy takie fajne posiłki dla nich. Tyle powinno na razie wystarczyć. Możemy. A co dobra, indoktrynacja. Chyba dwóch możemy. Dobra, możemy to zrobić. Okej, skoro są dwa wolne, to weźmiemy dwóch jednak. Okej, super. Pierwszy. Nawet jeśli będzie wolno pracował, to dla mnie bez różnicy. Worship. Nie, nie do ciebie to było. Okej. A, mamy trzech tutaj czekających. Dobra, trzeciego później w takim razie dodamy. Nie, nie, nie gadaj. Okej, w takim wypadku wyruszamy. Po prostu. Na sanktuarium przemytników. A potem zobaczymy, co się kryje za ostatnim bramą. Póki co, hej kolego, masz oko? Dziwne, że tak teraz co lata, wcześniej tak nie było. To jest trzecie oko. Jesteś dużo bardziej zabójczy niż Plimbo uważał. Plimbo potrzebuje bezpieczeństwa na więcej handlu. A jak nie może to zaoferować? Ale Plimbo to dzika dusza. Nie służy nikomu poza sobą. Ale potem nadal ostatni świadek. Może zatopić mój statek, mój handel, moją drogę życia. A wtedy co zostanie z Plimbo? Aha, no dobra, podaj rękę. Przynieś ostatnie oko, a skłonię się tobie i twym drogom. Ciekawa sprawa. Ale dobra, kolejny fragmencik. O proszę, możemy kolejną branką sobie zrobić z tego. Jak miło. I dajemy ostatnie oko. Wezmę to. Aż to dla ciebie. Oko za oko, zdecydowanie. Okej. Okej, dobra. Gorzej tylko, że mam jeszcze ten kawałek. I nie wiem, gdzie zrobić pozostałe, ale tak. Więc naprawdę co dokonałeś? Cholerny Jagnie. Pokonałeś wszystkich czterech świadków. Plimbo jest... Plimbo jest słownym stworzeniem. I naprawdę dobrym w biznesach. Coś tego typu chyba. Będę za tobą podążał. Wszystko, co proszę w zamian, to byś pilnował, by wody były bezpieczne, a mój... I tak samo moje transakcje są moje wszystko. Nawet sprzedam ci trochę moich towarów. Bez zniżek, ale... Okej, okay. Dobra, dobra. On coś tam gadał. Jeszcze nieistotne. Okej. Okay. Kolejni są naszymi, można powiedzieć, sługami. Hej, ja nie wracamy. Dobra, do kultu. Do kultu. I to jest tak, ostatnie co zostało tak naprawdę do zrobienia, z tego co się orientuję, to właśnie ewentualnie poświęcać wyznawców u Midasa, czego nie chcę zrobić, oraz... A co tam jeszcze było? Chyba tylko tyle zostało, patrząc po tym, co mamy zdecydowanie za mało. A, niebieskie serca... Okej. A... Dobra. Wezmę to, bo w sumie to i tak bez różnicy. Idziemy przecież, rzecz jasna, w złotym. Bo tyle, ile na złotym już umiem chodzić, no co? Nie będę zmieniał złotego na coś innego. I dobra. Wszyscy się kładą. O, jeszcze jest jedno wolne łóżko? Czyżby? Jest z dwóch zmęczonych nadal według gry. No i odpocznij trochę, nie przejmuj się tym wszystkim. Jest jedno wolne łóżko. Nie, dwa? Dobra. W takim wypadku... Zindoktrynujemy też ciebie. I tak, cokolwiek by się działo, czy nie działo, idziemy zobaczyć piątą krainę. A potem...
Jeśli będzie za trudno, to... To nie wiem, co dalej. Co, coś ci pisze? Tu została przelana boska krew. Tutaj śmierć... Pragnie przestać czekać? Okej... Okay. Ale tak, idziemy. Cokolwiek tutaj będzie, w tej krainie idziemy. Brama. Okej. Okej. Czy trzeba mieć w ogóle 20, żeby móc tutaj coś zrobić? Ciekawe. Dokonaj rytuału. Okej. Czyli żeby wejść do piątej krainy, to trzeba przejść wszystkie 4, to jeszcze trzeba mieć 20. Okej, a co mam do wyboru? Zwykły strzał, eksplozja... Macki. Wezmę chyba zwykły strzał. A z broń mamy szpony... Topór bądź... młot. Chyba nie muszę mówić, co wybiorę. Przepraszam bardzo, czemu mam czerwone ubranko? Co za dziadowski badzie? Powinien mieć złote. Okej, okej. Okej, albo nie okej, ciężko mi stwierdzić. A gdzie jesteśmy? Naczynie, zwalniam cię ze służby Czerwonej Koronie. Zwódź ją mnie. I... Jakby zjednaj się z końcem, który oczekuje. Z tym poświęceniem mojego najbardziej oddanego wyznawcy będę wolny. Nareszcie! Będę wolny! Podejdź, naczynie. I oddaj swoje życie pod mymi stopami. Okej. Klęknij, by być poświęconym? Zaakceptuj. Odmów. Nie chcę być poświęcony. Okej. Okej. Zdradziłeś mnie, jagnię. Nie wiem, jak. Zagłuszyłeś mój śpiew i ogłosiłeś się fałszywym bożkiem. Korona jest moja przez boskie prawo. Chcesz stać naprzeciwko samej twarzy śmierci? Mistrzu, pozwól mi. Dam temu występkowi, czy takiego, temu po prostu niegodziwcowi smak twojej wściekłości. Okej. Nie powiedziałbym, żeby to było trudne. Okej, jakiś nowy ruch. Łatwy do uniknięcia. Aha! Jeszcze sługów wzywa. Też mi coś. To skoro ma takie wspaniałe moce, to po co mu ja? Ktoś mi to wytłumaczy? Okej, dostałem wrażenia niestety. Gdzieś jest zaciągnąć znowu hita, to niestety go nie dostanę. Ale... Okej, pokonany. Pozbędę się tej bestii. Mistrzu. Zetnę tę koronę z jej głowy. Okej. Okej. Czegoś takiego, żebym się, można powiedzieć, nie spodziewał do końca. Okej, okay, czyli to jest to samo, tylko że ma trochę dodatkowych ruchów i jest zdecydowanie szybsze. Okej, okay. Mod może nie był najlepszym wyborem w takim wypadku. Okej, okay, ruchy ma trochę innego typu, ale dobra, daliśmy radę, nie było tak źle. Niebieskie serduszko.
Myślisz, że zwyciężyłeś? Myślisz, że jesteś bezpieczny? Nie zapominaj, że należysz do mnie. Nawet po tym, jak cię... po prostu unicestwie. Twój ból się nie skończy. Nie uciekniesz ode mnie. Nawet w śmierci. Okej. Ten, który czeka. Dobra. Dobra. Jak ci smakuje twój własny młotek? Czy młotek swojej własnej korony? Wiecie co, w sumie też zacząłem rozumieć, czemu nie dałem tutaj złotego w takim wypadku. Na złotym to byłoby masakrycznie ciężko. Tyle, powiedzmy, boss fightów pod rząd. I tak no hita ciężko zrobić. Ale przynajmniej normalne, powiedzmy, starcie jest tutaj realne do wykonania. Na, bez no hita, prawda, ale na zwykłym da radę. Okej. Okay. Czy nawet wierzysz w to, że mnie pokonałeś? Czy naprawdę myślisz... co? Okej, nie rozumiem trochę. Czy naprawdę... myślisz, że... że to wszystko, jest powiązane z istotą taką jak ja? Myślisz o sobie jak o Bogu? Okej, coś tu się dzieje. Czy to jeszcze nie koniec? Jesteś skorumpowanym, fałszywym bożkiem. Zresztą w sumie skażony. Twoje skażenie bez wątpienia się rozrosło. Okej. Nie rozumiem, co tutaj mamy robić. A, mamy bić w jego oczy. Dobra. Ciężkie. Ciężkie wyzwanie. Może gdybym wziął inną broń niż młotek, byłoby zdecydowanie łatwiej. Ale i tak się nie poddam. Okej. Zniszczone pierwsze oko. Okej, nawet nie wiecie... ile emocji we mnie się teraz burzuje. Okej, czyli on też wspiera swoje oczy. Niedobrze. Nie, nie wierzę. Proszę bardzo, co z moją możliwością odżywania? Bez różnicy w sumie teraz. Skoro wiem, co mnie czeka, wiem, czego potrzebuję. Gdzie to jest? Nie mogę? Proszę bardzo, czemu nie mogę? Nie ma ich? No nie ma ich na liście. Co się stanęło? Coś jest nie tak, chyba. Sprawdźmy, czy jest spis, może? Nie, nie ma. Okej, ale nie. Wszystkie łóżka są na rynku zajmowane. Chyba nie wiem, co się stało, ale... jeśli nawet nie mogę ich sobie poprosić o pomoc, nie powstrzymam mnie to przed tym, żeby iść jeszcze raz. Ja chcę spróbować, ja chcę zwyciężyć. Ja się nie poddam.
Ale ciekawe spojrzeć tutaj właśnie, wydaje mi się, że jakbym nie miał tych wszystkich swoich bonusów. W sensie rozwój broni i klątw jest. To na pewno. Ale tych bonusów, powiedzmy, za koronę czy za ubranie nie ma, nie wiadomo czemu. Teraz tak, co my tu mamy tym razem? Nie? Oj tak. Oj tak, boski sztylet. Mały zasięg, ale... Okej. Zwyciężyliśmy to chyba. Jeśli będę ostrożny, to tak, to zdecydowanie zwyciężyliśmy. Najlepsze włączenie jakie jest. Dobra, dobra. Dobra, zostałem trafiony niestety, ale dajmy to. I tak się właśnie to robi. W profesjonalnym stylu. Damy radę. Musimy dać. Tak, 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 teraz ty się mną zajmiesz. Aha. Jesteś dużo agresywniejszy, oczywiście. Ale nie przejmuj się tym, dziadzie, i tak cię pokonam. Bezproblemowo. Wybaczcie to cięcie. Tak, niestety było spowodowane dosyć ważną informacją od domowników, więc... No, nie mogą tego uniknąć. Ale tak. Dobra, nadal mam więcej życia chyba niż miałem. Co prawda straciłem za to cały ferwor, ale nie przejmujmy się tym, że straciłem ferwora. Nadal damy radę. Muszę być po prostu ostrożny i podczas tego fragmentu chyba... czy będę tego potrzebował? Na bezpieczeństwa bym tego użył. Niestety... Zmarnowałem trochę, więc... No nie jest najwspanialej. Ale tak, jeśli pokonamy ich, to może się uda dostać więcej. Tak, za nich dostajemy ferwor. Dobrze. Niestety nie mamy automatycznego zbierania, więc jest trochę gorzej pod tym względem. Ale tak, aktywujemy to. I sztylecikiem boskim go tłuczemy. Mamy 4 ferwory. Dobrze. Dobrze. Następna część walki będzie teraz łatwiejsza z 4 ferworami. Okej. Dawać to, dawać mi to. Ciekawe, ile faz w ogóle to będzie, bo to już jest... rekord. 4. faza. I chyba po prostu nie znam gry, w której jakiś boss miał tyle faz. Przynajmniej, albo może nie tyle, co nie znam, czyli nie mogę sobie teraz o tym przypomnieć. Tak, gałki oczne. I teraz tak, jeśli chodzi o te gałki oczne, plan jest prosty. Aktywujemy 2 sekundy. Siekamy jedną gałkę, ile się da. 2 sekundy. Aktywujemy. I teraz tak. Aktywujemy. I mamy jeszcze jedną aktywację, jeśli trzeba będzie. A trzeba będzie. Ok, pierwsza gałka pokonana. Jest bardzo dobrze. Dobra. Generuję powoli oddanie, co jest naprawdę cenne. Niestety jest to za wolna generacja, żebym był w stanie na bazie jej tu wytrzymać samej. Okej. 2 sekundy. Oko się schowało, niestety. Dobra, jest. Nawet jeśli otrzymam obrażenia, to teraz się tego nie boję. Aż tak bardzo, bo mogę jeszcze dostać ich dużo razy. Okej, całe serce, super. Oddanie. Okej. Podoba mi się to. Kurczę, ten kult owcy jest naprawdę super grą. Kult Ignacy, to mogę już wprost powiedzieć. Podoba mi się bardzo. I za swój styl, i za swój mroczno-słodki klimat. Za wszystko. Chociaż ta bullet hillowatość, która tutaj się pokazuje, mogłaby zostać trochę oszczędzona. No nie, nie wierzę. Nie wierzę. Ja był tak blisko. Dobra. Ja się jednak nie poddam. Ja się jednak nie poddam. Powiem wam tak. W takim wypadku ja tutaj postaram się ogarnąć sobie, że nie mogę wezwać sobie tamtej trójki. Jak tylko już sobie wezwę. No, albo jakiś słabszy, jeśli tamtej trójki się nie uda. Spotkamy się ponownie. I tak. Spróbuję ponownie, bo ja się nie chcę poddawać. Nie chcę, żeby wyszło to tak samo jak Salden Sanctuary to wyszło. Że ostatni odcinek był bardzo, bardzo, bardzo króciutki.
Bo jak się okazało, tylko finalnego bossa musiałem pokonać, nic więcej już nie zostało. No cóż. Więc tak, ja tutaj teraz wszystkie jakieś rytuały poprzygotowuję. Co tam innego sobie wymyślić. I no, mówię, widzimy się dosłownie za chwilkę. No dobra, w końcu udało mi się... A jak to się nazywa? No, naszykować naszych kolegów, tych tamtych. I tak, zobaczymy, czy będą tutaj, chociaż z tego co widzę, chyba nie, więc... Trochę to będzie smutne, bo mimo moich wielkich starań musimy iść tam samemu, osłabieni. Gra daje nam tyle fajnych power-upów, a potem nagle na ostatnią walkę mówi... Ja powiedzieć, mówi nope, radź sobie sam, ale jednak niekoniecznie. Oho, topór. Sztylet i miecz. Miecz. Miecz jest najbezpieczniejszą ze wszystkich broni, które znam, więc zdecydowanie bierzemy miecza. Tak, to są macki, to jest co? Na pewno nie. Nie wiem, czy działa na pociski, ale wydaje się być, delikatnie mówiąc, najbezpieczniejsze. Więc wyruszamy w takiej konfiguracji. Ponownie. No i tak, walka. Najpierw bal. Tym razem ze wsparciem, które... Miejmy nadzieję, pomoże nam zdecydowanie łatwiej sobie poradzić z wieloma problemami losu. Proszę, przeciwnościami losu, powinien być, nie problemami losu, ale no wiadomo, o co chodzi. Więc tak. Dostaliśmy jeden cios, ale on został pokonany. Super. Super. Tak, 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 oczywiście. Teraz ten nam grozi. I tak. Okej, czyli ta wersja nie odbija pocisków. Niestety. Na jego nieszczęście tak go pokonaliśmy. Bardzo szybko. Mhm, tak, 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 oczywiście, teraz ty. Najbardziej się boję szczerze oczków, chociaż teraz z wsparciem automatycznego zbierania ferworu i dostawania większej ilości ferworu oraz tymi innymi efektami, które tutaj są gratis, wydaje mi się, że będzie co najmniej prościej. Nie mówię dużo łatwiej, ale prościej zdecydowanie. Okej. 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 Gdzie teraz idziesz? Tutaj? Okej. Delikatnego bullet hella robisz. I teraz możemy cię pobić kilkukrotnie i dobra. Mamy sporą dawkę życia na tego, na fazę oczków. Dobrze. Mam teraz badziewny za to niestety zaklęcie, więc będziemy musieli polegać tylko na swoim farcie. Ale tak, ja się nie poddam. Ja to zrobię. Dobra, dobra, dobra. Tyle ile już tego gadałeś, to teraz bez różnicy. Okej. Okay. No dobra, oczka, wypadajcie szybciej, bo chcę was unicestwić. Aha. Okej. Okay. Tym razem będę ostrożnie podchodził do samego zamysłu bicia tych oczków, bo nie ma co ich bić, powiedzmy, nad wyraz bardzo, żeby potem otrzymywać obrażenia. Lepiej na spokojnie to wszystko zrobić, tak jak teraz, i unicestwiać je po prostu, lepiej określić krok po kroku. Tak chyba najlepiej jest to nazwać. Na spokojnie, nie przejmując się niczym. Damy radę. Musimy dać radę. Nie ma innej opcji, nie ma żadnego, ale ja to zwyciężę. Jak to pewnie wiecie z mojej determinacji, to jest bardzo możliwe, że ja to osiągnę. Okej, okay, ostatnie oczko, chodź tutaj. Taś, taś. Aż będzie mi smutno, jeśli się okaże, że im się nie uda. Chociaż mam tyle życia, że chyba tym razem już nie ma co. Po prostu liczyć na to, że się nie uda. Oczka pokonane i co teraz? Aha,
Aha! Co? A, you have supplanted. Nie jestem pewien, co to oznacza, po tym pokonałeś mnie. Nie jesteś już naczyniem. Zamiast tego jesteś bóstwem noszącym koronę. Cholerne jagnie. Jestem na twojej łasce. A, będziesz mściwym, fałszywym bożkiem czy miłosiernym tchórzem. Nie możesz już więcej. A, jak to się nazywa? Obwiniać mnie za swe podłe czyny. Zamorduj, oszczędź. Oczywiście, że oszczędź. Miałem być tym dobrym. Ty słaba, okropna rzecz. Ty, czekaj! Tekst nie pasuje do jego ekspresji, ale... Ale tak! Wow, po prostu... czegoś takiego, żebym się nie spodziewał. Wow. Dobra. Nie mam wszystkich achievementów, co prawda, ale... Ale mam dużo innych rzeczy. No-hita niestety nie ma i... Powiem tak, jeśli tu trzeba zrobić no-hita, to chyba nie da rady. Aha. Taki firstly born vessel, coś tam. No longer servant, no less than a god. To jest nazwa jednego z achievementów, jeśli się nie mylę. Ale tak, dziękuję za grę i tam dalej. Ukończyliśmy to. Mamy to. Gra przeszła. Ukończona. Napisy końcowe. Wow. No szczerze, nie spodziewałem się, że to się uda już w tym epizodzie. Ale to głównie dlatego, że spodziewałem się, że będzie tu jakaś piąta kraina cała, nie tylko skomplikowany boss fight. Ale tak, dzisiejszy odcinek, wow, po prostu. Tyle nietypowych rzeczy się tu wydarzyło. No hit calamara, potem to za trzecim podejściem. I dziwnie krótkie napisy końcowe. Okej. Okay. Taki wypadku. The one who waits. Tak, nagle przekonwertuj mnie na twój cool. Będę słuchał twoich nauk wiernie. Nie zmieniamy mu imienia. Chyba nawet nie można. Można, ale nie będę zmieniał. Nie można zmienić formy. Kolorek można. Ale też tego nie będę robił. Wariantów nie ma. Traci wiarę. Nie obchodzą go jakieś rzeczy i... Nieśmiertelny. Podoba mi się. Będę taki zadowolony, a z drugiej strony tutaj ma te swoje takie, haha, oczka cwaniaczkie i... Mieliśmy ich w walce, a mimo to oni nadal tu siedzą. Okej, okay. To jest dziwne. Ale niech i tak będzie. Wow. Po prostu wow. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Niestety achievementów wszystkich nie mam, brakuje mi jeszcze 6, to mogę na pewno dodać. Ale tak, na tym kończymy nasze spotkanie z Cult of the Lamp. I tak. Możecie napisać, czy chcielibyście jeszcze może jeden odcinek, w którym będę kompletował jakieś wszystkie pozostałości. Bo tak, jeśli mam być prawdomówny, szczery i tak dalej, to zdecydowanie będę jeszcze sobie ogrywał Cult, żeby zdobyć pozostałe osiągnięcia. Postaram się zrobić samemu, rzecz jasna, na tyle, na ile mogę. Ale nie ukrywam, że prawdopodobnie w kwestii niektórych będę musiał się posiłkować poradami z internetów. Bo tak... Jeśli mam być totalnie szczery, to po prostu... Jeden z... znajomych. Jednocześnie też moich graczy. W jednej z kampanii, którą prowadzę. Ale nie będę o tym za dużo gadał. Wspomniał mi... A, że niestety co niektóre z tych rzeczy, które tutaj są nagradzane achievementem, są wręcz nielogicznie trudne. Tak więc no. Wyraźcie swoją opinię, czy chcecie to zobaczyć, czy nie. A ja po prostu spróbuję jeszcze podnieść zwłoki, zakopać je
I na tym będę kończył dzisiejsze spotkanie. Więc tak, jak nie będę sobie tu medytować. No i trzymajcie się. Hej, hej!